Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa we wtorek 29 grudnia ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium Bumar Łabędy podpisał wielomilionowy kontrakt. Znamy budżet na przyszły rok, na co zostaną przeznaczone miliony z miejskiej kasy, a na koniec zapytamy Gliwiczan, co sądzą o remoncie dworca PKP. Koniec roku z happy endem dla Bumaru Łabędy. Wczoraj w Radomiu podpisano umowę pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, Inspektoratem Uzbrojenia MON i Zakładami Mechanicznymi Bumar Łabędy. Umowa trójstronna dotyczy modernizacji czołgów Leopard używanych przez polskie wojsko. W ramach projektu modernizacji 128 czołgów Leopard 2A4 zostanie zmodyfikowanych do poziomu L2PL poprzez udoskonalenie parametrów ochrony balistycznej, bezpieczeństwa załogi, precyzji i siły rażenia. Dla gliwickiego zakładu oznacza to pracę i kontrakt opiewający na niecałe 2,5 miliarda złotych. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. Skoro już rozmawiamy o pieniądzach, na ostatniej sesji Rady Miasta uchwalono budżet na przyszły rok. W przeciwieństwie do tego roku powiększy się deficyt. Miasto mniej zarobi, a więcej wyda. Zaplanowane dochody na nowy rok to prawie 1 miliard 43 miliony złotych, a wydatki na poziomie 1 268 milionów złotych. Zatem w miejskiej kasie zabraknie 225 milionów złotych, czyli o 24 miliony więcej niż w tym roku. Część budżetu stanowią inwestycje ponad 458 milionów złotych, a z nich 30% zostanie przeznaczone ku uciesze kierowców na transport i łączność. Z tych środków mają zostać przebudowane m.in. ważne arterie dla miasta, np. skrzyżowanie ulicy Dworcowa, Dolnych Wałów, Jana Pawła II, Mikołowska i Dunikowskiego. Ma powstać południowa obwodnica miasta od Rybnickiej do Pszczyńskiej, a i rowerzyści powinni się ucieszyć, bo na liście inwestycji pojawiła się budowa tras rowerowych. Od centrum do Sośnicy i wyczekiwana przez wszystkich ścieżka w śladzie kolejki wąskotorowej. I pozostajemy w tematyce motoryzacyjnej. Dobiegł końca trwający 4 lata remont starówki, a to oznacza także koniec utrudnień dla kierowców. Przez ten czas zmotoryzowani gliwiczanie i nie tylko zmagali się z wieloma zmianami w organizacji ruchu w Starym Mieście. Teraz otwarte dla ruchu lub przejezdne na całej swej długości zostały ulice Basztowa, Bytomska, Białej Bramy, Matejki, Podmurami i Wodna. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak co roku odbędzie się w Gliwicach. Dowiedzieliśmy się, co trzeba zrobić, aby zostać wolontariuszem podczas najbliższej edycji i dlaczego warto. Warto zostać wolontariuszem w OŚP-u, ponieważ jest to piękna inicjatywa i jest to fajna akcja, która zrzesza bardzo dużo ludzi w całym kraju. No ogólnie rzecz biorąc, sam sposób, w jaki ona jest przeprowadzona, między innymi w naszym mieście, ponieważ będzie spora impreza na rynku. No i jest to bardzo, bardzo miłe, że się pomaga innym. Załóżmy, że już chcę się zgłosić, to co mam zrobić i do kogo? Przede wszystkim należy wysłać maila z danymi osobowymi, to jest imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail oraz telefon. Na adres mailowy organizacja@gliwice.zhp.pl i koniecznie trzeba dołączyć zdjęcie w formacie JPG i w rozmiarze co najmniej 600x800 pikseli. Najpierw wzorować się na zdjęciu legitymacyjnym, tak żeby była widoczna cała twarz i musi być wyraźne. Jest jakieś spotkanie wolontariuszy. Jak wygląda takie przygotowanie? Bo podejrzewam, że to nie jest tylko przyjście sobie w dniu WOŚP-u. Tak. Wygląda to w taki sposób, że wszyscy wolontariusze spotykają się 8 stycznia o godzinie 18 w sztabie w stacji artystycznej Rynek. Tam dostają identyfikatory oraz swoje puszki, przy czym od razu odbywa się szkolenie. Jest to szkolenie, na którym ustalamy sobie, kto gdzie będzie kwestował. I po drugie jest to również spotkanie z policją, która wyjaśnia wszystkie względy bezpieczeństwa i poruszamy różne ważne kwestie.
Zgodnie z pierwotnymi założeniami na Gliwickim Dworcu Kolejowym powinny właśnie trwać ostatnie odbiory, a jeszcze przed końcem tego roku hala dworcowa i trzy perony powinny zostać oddane do użytku pasażerom. Szybka wizyta w terenie przekonuje jednak, że nic takiego nie ma póki co miejsca. PKP tłumaczy, że winne opóźnieniu są nieprzewidziane problemy konstrukcyjne, których nie sposób uniknąć w zabytkowym obiekcie. Mimo przesunięć w terminie zakończenia prac ze świecą szukać kogoś, kto byłby niezadowolony z widocznego postępu robót. Musi troszkę boleć, ale będzie lepiej. No. Jak się wychodzi choćby to, że w końcu nie będzie padało na głowę i będą warunki jako takie, to jest okej. Okay. Znaczy, no, widać już pomału, co tu, jak to będzie wyglądać i no, wrażenie jest na pewno dobre. Na pewno, na pewno. Troszeczkę europejsko bardziej, może i światowo, także ja jestem zadowolony, a że troszeczkę dłużej, nie czepiałbym się. Można się przyzwyczaić. Jak się wchodziło na dworzec, to widać, że jeszcze pracy jest trochę do zrobienia. Ale pozytywnie, bardzo, bardzo pozytywnie, bo my jesteśmy z Bydgoszczy i tam dworzec już ukończyli praktycznie. To jest super. Takie porównanie z Bydgoszczą? No tam to jest jeden zupełnie nowy, nie wiem, czy tutaj ten budynek raczej był modernizowany, tak? Tak, bo to jest zabytkowy. U nas jest jeden całkowicie nowy, nie? I jeden jest modernizowany. Z tego co wiem, to z roku 1851 budynek, także tu mi się bardzo podoba jakby to zadaszenie w szczególności. Nie? No, w Bydgoszczy jest inaczej, ale też jest super. Nie? Do tematu powrócimy w kolejnym odcinku programu Z kamerą wśród ludzi. Premiera w czwartek po godzinie 16. To wszystko we wtorkowym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Przypomnę, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Wyniki naszej pracy można także śledzić w internecie na tvimperium.pl. Dziękuję za dziś, a na jutrzejsze wydanie zapraszam w imieniu Tomka Czoika. Zapraszam jeszcze na sport i prognozę na mroźną środę. W imieniu swoim zespołu życzę spokojnego popołudnia.